Dziś na Stadionie Narodowym gościmy ponad 1000 uczestników z całej Polski, którzy przyjechali tu, żeby dowiedzieć się wszystkiego na temat programu Erasmus+. A wszystko to w ramach Akademii Erasmusa Plusa, w ramach której zaplanowaliśmy liczne szkolenia i spotkania informacyjne, które będą trwały przez cały rok. Program Erasmus Plus łączy w sobie 7 innych programów, które funkcjonowały w latach 7-13. Spośród tych 7, dwa najbardziej znane to program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu, które dały główną ramę programu Erasmus Plus. Stanowią one 5 obszarów programu Erasmus Plus. Część dotyczącą oświaty, część dotyczącą kształcenia zawodowego, edukacji osób dorosłych, szkolnictwa wyższego i młodzieży, czyli każda z grup docelowych naszego programu Uczenie się przez całe życie, czy programu Młodzież w działaniu, znajduje się teraz w nowym programie Erasmus+. To jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu każdy z tych, którzy korzystali z naszych programów w latach 7-13, będzie mógł kontynuować dalej współpracę z nami. To, co jest drugim ważnym elementem, to to, że budżet programu znacząco wzrósł. To jest wzrost o 40%. To jest bardzo pozytywna wiadomość. Dzięki temu zdecydowanie więcej projektów będzie można dofinansować, zdecydowanie więcej osób będzie mogło wyjechać za granicę na studia, czy po prostu pracowników naukowych będzie mogło wyjechać poprowadzić zajęcia, jak również więcej wolontariuszy, projektów młodzieżowych, projektów szkół, czy projektów związanych ze stażami za granicą w różnych zakładach pracy. To jest kolejny ogromny plus programu Erasmus+. Nowością programu Erasmus+ jest sport. Sport, który nie funkcjonował we wcześniejszych programach, mógł być obecny tylko jako element uzupełniający w projektach, na przykład w ramach programu Młodzież w działaniu. Natomiast w nowym programie, w Erasmusie Plus, ma wydzieloną własną linię finansową. Polskie instytucje związane ze sportem będą mogły ubiegać się o granty, ale bezpośrednio w Komisji Europejskiej, w ramach konkursów ogłaszanych przez Komisję Europejską na poziomie centralnym. Młodzież z małej miejscowości, w której pracuję, Chojna, województwo zachodniopomorskie, uczestniczyła do tej pory w bardzo wielu projektach z programów Młodzież w działaniu, Leonardo da Vinci, Comenius. Wykorzystywaliśmy szansę wyjazdów zagranicznych, staży, praktyk, zarówno młodzież, jak i nauczyciele, środowisko lokalne. I mam nadzieję, że teraz w Erasmusie ci wszyscy uczestnicy z naszego środowiska będą mieli te same szanse, a nawet jeszcze więcej. Będziemy starali się dla naszej młodzieży zaangażować jak najwięcej, zrealizować jak najwięcej projektów zagranicznych, staży w hotelach, w restauracjach, tak żeby mogli funkcjonować na europejskim rynku pracy, zdobywać nowe kwalifikacje, rozwijać się zarówno jeżeli chodzi o umiejętności zawodowe, jak i rozwój osobisty. Przyjechałam na to szkolenie, ponieważ nasza instytucja, korzystając obecnie z nowego programu Erasmus+, chce dalej kontynuować kształcenie ustawiczne dorosłych na europejskim poziomie. Mam na imię Agnieszka, pracuję z głuchą młodzieżą. Kilka lat temu miałam okazję współpracować z Młodzieżą w działaniu. Teraz przyjechałam tutaj do Warszawy, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat nowego programu Erasmus+. Po tych kilku sesjach, w których dzisiaj uczestniczyłam, już widzę, że bardzo chętnie będziemy współpracować w ramach tego programu. Mamy pomysły na współpracę międzysektorową. Chcemy zorganizować wymiany młodzieżowe z młodzieżą głuchą i z młodzieżą słyszącą, tak z Polski, jak i z innych krajów. Dodatkowo chcielibyśmy rozpocząć współpracę ze szkołami, z przedsiębiorcami. Wydaje mi się, że program Erasmus+ to umożliwi.